Po tym, co zobaczyłem dzisiaj w Toruniu, nie mogę otrząsnąć się do tej pory. Na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury i Legionów wyłączono sygnalizację świetlną. Tak, to tę, która posiadała licznik czasu. Na ulicy Legionów zlikwidowano nawet lewoskręt. I nie zgadniecie, dlaczego to zrobiono? Toruńscy znakolodzy zainstalowali pineskę. Zamiast sygnalizacji świetlnej wprowadzili ruch okrężny. Już widzę, że wielu mieszkańcom Inowrocławia, którzy oglądają ten film, włos na głowie się zjeżył. Wielu pewnie puka się w tę głowę. W Toruniu poszaleli. Myślę, że radny nijak jutro z samego rana zadzwoni do jakiegoś radnego toruńskiego, albo lepiej, do samego prezydenta Zalewskiego. Panie, poszaleliście? Co wy robicie? Przecież tu za chwilę będzie wypadek za wypadkiem. Tak było u nas. To się nie przyjmie. Ludzie nie będą potrafili jeździć. Czym prędzej to usuńcie. A tak poważnie, to pytam się, czy w Toruniu znakolodzy są głupsi? Jakiś cel w tym mieli, że zmienili na tym skrzyżowaniu organizację ruchu. Skrzyżowanie to jest dość ważne w Toruniu. Podobno w godzinach szczytu ono się korkowało. Sygnalizacja świetlna się nie sprawdziła. I teraz od 28 sierpnia, czyli od kilku dni, jest tutaj rondo. Jak zdążyliście zauważyć, przez to skrzyżowanie przejechało już kilka autobusów. Nawet czasem trafi się duży ciężarowy samochód. Posłuchajcie mojej rozmowy z przypadkowo napotkanym okolicznym mieszkańcem. No żadnych korków, pan patrzy. No, a tak to się zraszy cała kawonada. Nie tu wzdłuż Legionów szczególnie się zbierało za to. Godzina szczytu tutaj. No. Nie no, bo się jedzie powoli, bezpiecznie. To jest dobrze. Nawet małe. I dużo samochodów jedzie. I z tej, a tak. Troszkę za małe, nie? Jakby pan większe, to jeszcze później by było, nie? Musiałby trochę więcej. Ale to by się łączyło z przebudową. No, a tak to, bo tak to nie wiadomo, wie pan, którzy nieraz tak się zbliżają, że ten siedzi na rondzie i ten już na rondzie jest. I nie wiadomo, kto odważniejszy. I się czają. Tak było tam na Chełmińskiej, jak Żwirki tam, jak było czasowe na te, jak światem nie było i też tak. Ja też tam jechałem, to tutaj się tak czaili. Jeden kurwa jechał, jeden już stał kołami, drugi stał kołami, niby na rondzie, ten był na rondzie i ten. Nie wiadomo, no ale w razie czego widział pan kiedyś, żeby się zderzyły dwa stojące auta? No nie, no właśnie, nie ma tego. Oba się bały i no. Pana też to zaciekawiło, nie? No. Ja tak w gazecie już czytałem, mówię, tu byłem po Piotrze i Pawle w sklepie, nie podjadę zobaczyć, bo często tu jeżdżę. Rowerem by zobaczył, jak te ruchy rano na szczytu wygląda. Zawsze to odpytali. Jeśli dojdzie do pchnięcia, to najwyżej lakier się obecnie. Nic więcej nawet nie będzie uszkodzić. Bo to będzie nikoma, nawet zderzak nie pęknie, tylko puknie ewentualnie się w zderzaku. Nie ma żadnych zatrzymań. No, jadę, bo zatrzymuję. Do widzenia.
Czy w Inowrocławiu kierowcy są głupsi od tych z Torunia? Czy może znakolodzy są głupsi od tych z Torunia? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie.